Proszę Państwa, dobra wiadomość. Tomasz Olbratowski obiecał, że od jutra będzie dużo pił, palił, przekraczał przepisy drogowe i takie tam różne. Czyli to, co robi od dawna, że będzie robił. Słuchajcie, trzeba będzie przeprowadzić zakrojoną kampanię społeczną, billboardową i telewizyjną, zachęcającą do picia, palenia i łamania przepisów drogowych. Bo my w ogóle nie sprawdzamy się jako społeczeństwo i przyprawiamy ministra finansów, sympatycznego skądinąd pana Jacka, o pulpitację paznokci i goście z włosów. Minister już nie wie, skąd wydrapać pieniądze do budżetu i z tego powodu rwie włosy między innymi z głowy. Bo wpływy do budżetu są o wiele niższe niż zaplanowane. Miał być 1 200 000 z mandatów. No to wykonano 15% planów. Kierowcy się zmówili i nie łamią. Rząd podniósł akcyzę na papierosy, to sprzedaż spadła 8%. Spadają też dochody z akcyzy na wódkę. No, spadek sprzedaży papierosów, wódki można wytłumaczyć szarą strefą, prawda? Ale spadek wpływu z mandatów już chyba nie, no bo nie ma szarej strefy mandatowej. Przecież za wschodniej granicy nie przybywają nielegalnie policjanci czy to milicjanci, nie dają tańszych mandatów na lewo, prawda? Szara strefa szarą strefą, ale nawet ona nie tłumaczy takiego spadku picia, palenia i łamania przepisów drogowych. I wniosek dla budżetu państwa i ministra finansów jest przerażający. Postępujemy na przekór rządowi. My, wieczni opozycjoniści, ze złośliwą satysfakcją porządniejemy. Dlatego premier pyta nas, jak tu żyć? Jak rządzić? No nie jak! No jak?